Książka Puszkarz Orbano przenosi nas do ulubionej epoki Zofii Kossak, do średniowiecza. W egzotycznej scenerii bizantyjskiego Konstantynopola uczestniczymy w przygodach piętnastoletniego Maria, na którego młodzieńcze barki spadła odpowiedzialność za uratowanie miasta od arabskiej inwazji. Wysłuchajmy teraz fragmentu wersji dźwiękowej Puszkarza Orbano w interpretacji Andrzeja Gładysza. Nagranie to jest dołączone w formie audiobooka do wersji drukowanej książki. Mario wysunął się z namiotu zrozpaczony. Usiadł na trawie, obejmując dłońmi strudzone kolana. Jak wszystkie baterie, tak i ta znajdowała się na wzgórzu i widać stąd było oblegane miasto, niby na dłoni. Mury opasujące je do niedawna dumnym, gładkim pierścieniem dziś skruszone wyszczerbione dawały obraz ruiny zbyt młody i prosty by zrozumieć co przedstawiało bizancjum miasto więcej niżli tysiącletniej kultury siedlisko wiedzy i skarbów sztuki gród nie mający sobie równego na świecie chłopiec odczuwał jednak żal przechodzący jego wątłe siły czuł niejasno że w jego oczach Kończy się bezpowrotnie, rozpada coś, co stanowiło dotąd o pięknie i wartości życia. Jeszcze dwa, trzy dni i Konstantynopol istnieć przestanie. Będzie tureckim podbitym, zniszczonym miastem, nieśmiejącym tchnąć jak Nicea, Adrianopol. To samo spotka Bizancjum, na które patrzył. Ten sam Konstantynopol, miasto strzeżone przez Boga, stanowiące podziw i dumę ludzkości. Zbyt młody również, by zrozumieć, że winę upadku ponosili przede wszystkim i wyłącznie mieszkańcy grodu, co w wielowiekowym zbytku i wygodzie zatracili poczucie twardych konieczności. Całkowitą przyczynę nieszczęścia przypisywał ojcu.